Zeszło już 5, nikt, nikt. No to my tak mieliśmy takie bitwy, ale my żeśmy w większości wyciągli. No. No samemu to jest ciężko. No kurwa, 8 jest dużo. 8 na waszej głowie, panowie. Musashi, Carnot, Michelangelo. Dobra. Gdzie płyniecie? Mówcie, bo ja muszę też wiedzieć, gdzie lotniskowiec pokierować. A. Dobra. Dobra. Co, piwo wzięte? Mateusz, piwo wzięte? Dobra. No to to musimy wygrać bitwę. Tamtą też żeśmy wygrali, ale spoko. No a, się kierujemy. 8 są na waszej głowie, panowie. Mamy 2 8, 3. No, Zajden to jest coś dla mnie. No bo to implesable, no to on gówno zrobi. Tak, tak, to jest kiepski lotniskowiec. No bo wiesz, może lubi akurat brytyjskie okręty, no nie? Ale spróbuj trafić wszystkimi bombami w pańska. Nie, no ja nie mówię, każdy okręt jest dobry, tylko trzeba po prostu mieć na uwadze, że no nie zawsze każdemu podejdzie ten okręt, no nie? Dostał 3 torpy ode mnie, jest unieruchomiony, zadymił się. To my, czy oni? Coś nam kapy bierze, a my nie możemy... No kurwa, do dupy to. Serio, jeden samolot do mnie poleciał, kurwa, jednym samolotem poleciał do mnie. O nim pięknie, panowie, pięknie. Zajten tu stoi. Ślicznie, no widziałem właśnie. Zajten tu jest za górką. Dobra, trzeba ubić tego Zajtena. Lecę tam do tego Zajtena. O, panowie, nie zgincie, bo wy tak jesteście na porobieniu. Ja lecę już do niego, lecę tu.
Tak, na sekundarki, ale ja go też już polecę, zaraz już lecę już nad nim. Łatwo mu nie damy skóry. Kurwa, jedna cytadela, ja pierdolę, chuj wyminął to. Dobra, dostał. No w sumie. Dobra. No, spoko, dobranoc Marcinie, spokojnej nocy i do zobaczenia. Hej. No my również dziękujemy. Bitewki bardzo fajne. Do usłyszonka. No, musimy ich porobić, bo przegramy to na punkty, kurde. No lecę tu go. Lecę go tu, bo za skałą jest, wiesz, wjebał się w skałę teraz. Kurwa, za blisko, chuj jebany. Topi się na razie. Nie widzę, bo lecę z torpedami na Musashiego. Zaraz ci powiem. Próbuj. Flandra tam jest z tyłu za Musashim. Ta tutaj. On się topi teraz, ten Musash. No, szkoda, że przegrywamy, tu nie ma wsparcia, żeby nam ci dali. Oni tam się pierdolą z tych trzy okręty z tą kapą, kurwa, nie mogą tego przejąć. No wiem, ja go bombarduję co jakiś czas, ale... On tam cały czas na was mierzy, no nie? On dostaje cytadelę, zbijam mu kapy, ale co to jest, panowie? Ja go wykończymy go za jakiś czas. No bo on jest za skałką. Tam, gdzie masz prześwit, to go widzisz przez chwilę, no nie? Pierdole, ale ich tu jest dużo, kurwa. No pansków od chuja nasze nie ogarniają tamtej strony w ogóle. Ten Musash trzyma nas. Akurat ten skurwiel musiał tu przypłynąć, kurwa. No będzie wpierdulno. Spoko za... Bo on nie wie co ma, bo on nie wie co ma zrobić, bo on jest za tą skałą niby ten Musash. No ja go tu gnębię tymi nalotami, torpedami, ale to jest... O, może zejdzie. Zeszedł, kurwa. No. Wiem, Bismar, wiem. Nie wiem, o co chodzi. Jedyne, co mógł zrobić, to jechać mu jeszcze torpedy, nie? Autopilot mode enabled. The sea itself guides us. No, on sobie ze sekundarek porobi. No te panski tam dubska dały, kurwa. Nie umieją przebić się, kurwa, przez tą flankę jedną. Ja już lecę po tego Bismarka. Poczekaj trochę za tymi skałami. No trudno, i tak przegrywamy i tak. Płynie jakby dziobem w stronę naszej kapy. I mierzy w ciebie działami. Ale cię nie widzi, więc wiesz. Więc ja sobie wykorzystam to trochę i go poklepę sekundę bombkami. Bo on jest za skałą, stoi, zatrzymał się. I mi strzela do tego drugiego pancernika, co ma przed dziobem.
Poczekaj chwilę, no tak przegrywamy, tak. Jak wypłyniesz, zginiesz, to jeszcze gorzej tam porobisz. A może się uda coś tam porobić tego Bismarka przez ja, jakimś tym lotniskowcem może coś porobię, kurwa, tutaj mu więcej. Ja jestem w miarę bezpieczny tu, tylko tego Szarkosta zaraz porobi ten lotniskowiec. On płynie do ciebie, cofa się, na wstecznym. Tak. Tak, cofa się na wstecznym do ciebie. Mierzy tylnymi działami w ciebie. Strzelił. Kurwa, podtopiłbyś się, kurwa, frajerze. Tak, cały czas na wstecznym, cały czas na wstecznym jest. No, ale on nie wie, ci nic nie zrobi za tą skałą. Cały czas się na wstecznym cofa, ale jestem daleko jeszcze od niego. Nie wiem, co teraz robi. Ja wiem, no, lotniskowiec jedynie może ci wyjebać. No i tak to przejebiemy i tak, no. Czy ciebie ubije, czy nie, to i tak jest pierdół, no nie? On cały czas płynie do ciebie, tylko nie pojaw mu się w tym przesmyku, bo cię jebnie. Co masz po prawej burcie, jest, masz taki przesmyk, no nie? On się cały czas cofa na wstecznym, zajebie zaraz tą wyspę, co jest przy końcu mapy. No i próbuje cię cały czas tylnymi działami wymierza, ja go tu sobie atakuję. Pięknie, Cytadelki 4 dostał. Wiesz, ja go tu może porobię go za jakiś czas. Cały czas na wstecznym, odbił się od skały i cały czas próbujecie na wstecznym w chuja zajść się z tyłu, tak jakby. Nie, nie próbuj jeszcze, bo mówię, nie wiem, czy trafisz. A jak się długo przeładowywują, to będzie problem. Ja jestem od niego 14 km. On cały czas jest na wstecznym, jest cały porobiony. Wiesz, możesz rzucić, ale on zaraz, ja go porobię zaraz. Tylko nie daj się wykryć. No i tak przejebaliśmy bitwę i tak. Nie ma go. No tej bitwy już nie wygramy, no ale no cóż. Ale Lotniat się porobi bez problemu. No może jeszcze spróbuj kapę przejmij. Oni się tam klepią wszyscy z tym Szarnhostem jednym, widzisz go? No tego Szarnhosta porobią zaraz, to nie ma co liczyć na co. Bo ona atakuje, wspiera te pancerniki. No, Szarnhost zaraz zejdzie. No wiem, my tylko my zostaliśmy, to już nie ma co nawet... Nie gin po prostu, bo oni się zaraz nad tobie skupią, na nas tu. Przetrwaj po prostu bitwę, bo szkoda, żebyś na punkty, wiesz, w pierdziel dostał, no nie? Szkoda, że przegrana bitwa, no. Postaraj się przeżyć, nie ma sensu, żebyś ginął po to, żeby sobie oni wygrali. No, i tak bitwy nie wygramy, i tak. Lepiej ocalić okręt, więcej expa dostaniesz. Lotnia jest na samym końcu. No, pobiłem swój rekord na grafie Cepelinie.
w damage'u. Obecnie ile mam w tej chwili, czy chcesz zobaczyć na koniec bitwy, ci powiedzieć? No szkoda. Dobra bitwa. Szkoda. No, 225 tysięcy najebałem. No, szkoda, że wjebana bitwa. Jakbyś te panski się bardziej tam przepchnęły, to bym zrobił koło 200, nawet 300 bym doszedł. No może nie, ale 250 bym lekko wyciągnął. No 225 tysięcy. Jeszcze jakbyś sobie tamtych, nie? Postrzelać, żeby kurwa coś tam tankowało. Ładna bitwa. A nic nie zrobisz, no taka bitwa, no cóż.